Zapraszamy na program Środa z Braćmi Rodzeń. W każdą środę o 21:00 pomagamy Ci zdrowo schudnąć, wycofać choroby metaboliczne i pięknie żyć. Zaczynamy. Zapraszamy na nowy punkt tego programu, punkt ważny, dlatego że generalnie uważamy, że świat jest tak skomplikowany i tak świat zaleceń żywieniowych jest tak. Wielopłaszczyznowy, że należy się tłumaczenie, na czym to wszystko polega i jak on jest skonstruowany, żeby nie dać się w konia zrobić. Więc witamy w części Witaj w Matrixie. To jest taka część uświadamiająca. Wyciągniemy kilka osób na bank dzisiaj. No i dzisiaj wyciągniemy z Matrixa wszystkich tych, którzy może jeszcze nie wiedzieli, jak ten świat jest skonstruowany, jak konstruuje się i jak produkuje się. Wiedzę, jak edukuje się lub próbuje edukować się nas na temat chociażby odżywiania śniadaniowego. Nie zostańcie powiedzieć. do końca tej części, bo usłyszycie pewien fragment z książki, wręcz nie uwierzycie, jakie to prawdziwe. Znaleźliśmy ostatnio dość mocno, mocno rozpychającą się łokciami akcję promocyjną. Akcję promocyjną, która ma za zadanie promować wśród dzieci i młodzieży jedzenie śniadań. Akcja bardzo profesjonalna, akcja zakrojona na szeroką skalę na razie jeszcze poza granicami Polski, ale coś czujemy, wręcz jesteśmy święcie przekonani, że firma ta, o której zresztą wspomnimy będzie chciała zawładnąć wszystkimi rynkami na całym świecie i sprawić, że dzieci i młodzież tylko po powstaniu sięgną po produkty gotowe i zdrowe, śniadaniowe. Jak to się robi? Zobaczcie sami. Tworzy się wiedzę, tworzy się różnego rodzaju blogi i tworzy się strony internetowe, a przede wszystkim przekaz marketingowy, który ma za zadanie Kłóć nas i dostawać się podświadomie do naszych głów, głów rodziców przede wszystkim. Oto jeden z tych przekazów: sześć powodów, dla których każde dziecko i nastolatek potrzebuje bogatego w składniki odżywcze śniadania. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mówi się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia? No to już tutaj dwa mechanizmy. Które działają na podświadomość. Wróć, wróćmy tą tablicę, żebym mógł ją zobaczyć. Nastolatek potrzebuje bogatego w składniki odżywcze śniadania. Czyli tu, tu już kto, ktoś, kto nie daje swojemu nastolatkowi śniadania, już ma poczucie winy, chociaż już nastolatkowie bardzo często właśnie zestresowani, może przez te ciągłe jedzenie. Są zestresowani, też może to wprowadzić w poczucie winy, a to już jest najlepsze poczucie, żeby wcisnąć komuś gotowe śniadanie. Za chwilkę zobaczycie kolejny przekaz. Takich przekazów jest sporo, i teraz to gra na najważniejszych emocjach nas, rodziców. No, który z rodziców nie chciałby wspierać zdrowego wzrostu dziecka, a który z rodziców chciałby, żeby jego dziecko miało jakieś niedobory, na składniki odżywcze. Zobaczcie to: wspieraj zdrowy wzrost. Zapotrzebowanie dzieci i nastolatków na składniki odżywcze jest wyższe niż kiedykolwiek indziej w życiu. 90% dzieci nie zaspokaja swojego zapotrzebowania na jeden lub więcej kluczowych składników odżywczych. Niedobór kalorii. Hmm. Słyszałeś o czymś takim? Białka, wapnia, witaminy D, Dzisiaj cynku, kalorii, bo, o, nie, nie zjadłbym jeszcze nic. Synku, żelaza i innych składników odżywczych może spowolnić wzrost. No, czy ty, rodzicu, chciałbyś, żeby twojem, twojemu dziecku spowolnił się wzrost? Składniki odżywcze, których brakuje podczas śniadania, raczej nie zostaną uzupełnione w ciągu dnia, dlatego poranny posiłek. Pomaga wcześniej rozpocząć dostarczanie składników odżywczych niezbędnych do wspierania wzrostu i rozwoju fizycznego. I dajmy następny slajd. Mniejsze ciała magazynują mniej energii niż dorośli. Po nocnym poście potrzebne jest nowe źródło paliwa, przecież tu się wszystko zgadza. I teraz ten paradygmat zakłada, że organizm jest głupi. Po prostu, że jest skonstruowany w taki sposób, że jak już się zakończy ten szybko dostępny magazyn glikogenu i glukozy, to my już zaczynamy umierać, bo nie mamy innego. Ten paradygmat promowany przez firmy produkujące właśnie śniadania, między innymi, zakłada, że nie ma adaptacji do stylu niskowęglowodanowego, że nie ma spalania tkanki tłuszczowej, nie ma ketonów. No bo. To jest niebezpieczne dla nich, bo gdyby założyć, że organizm jest na tyle elastyczny, że gdy nie ma jedzenia węglowodanowego, no to bez problemu spala sobie tyle tkanki tłuszczowej, ile potrzebuje w danym momencie, nagle te interesy padają. To jest bardzo niebezpieczny argument, ale bardzo obrazowy i uważam, że on przekonuje wielu rodziców, żeby jedli śniadania razem z dziećmi. Ale naj, najśmieszniejsze jest to, śniadanie rozrusza Twój metabolizm, Łukasz, i powinno raz, dostarczać raz, 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 około 20% dziennego zapotrzebowania na energię. energię. Jednak wiele Czarty. dzieci, gówniarze nieusłuchane. Yy, I wielu nastolatków nie osiąga bun buntownicy jedni. Nie osiąga nawet tej ilości. Około 1 na 4 nastolatków całkowicie pomija śniadanie to o się, zgrozo. To się nie, nie kumuluje. To, to brakuje im później. Tego. Brakuje. Co może oznaczać brak niezbędnych może oznaczać, bo nie oznacza składników odżywczych, takich jak no i wymieniamy wapni, żelazo, witamina A, witamina C, tylu składników brakuje. Nastolatki, nastolatki które pomijają śniadanie, mają również niższą jakość diety. I mniejsze spożycie owoców i pełnych i ziareń. pełnych ziarnych. No nie dziwię się, że jedzą bułek na śniadanie. I teraz hasło, rozpoczęcie dnia od śniadania pomaga nabrać energii na cały dzień. Na cały dzień. Zwłaszcza, że wtedy musisz ją regularnie pobierać, bo jesteś po prostu i cały czas głodny. Zwłaszcza, że wtedy zaśniesz po trzech godzinach i raczej ta energii tej energii ci e, ubędzie no. i na lekcji z Polskiego e, zaśniesz. No, po tym, co za chwileczkę zobaczycie to. Na pewno, i teraz to jest dostosowywanie się marketingu do obecnych czasów. Coraz więcej świadomych lekarzy, tak jak my, trenerów czy dietetyków obudzonych niskowęglowodanowych, a nawet nie niskowęglowodanowych, mówi o białku. Firmy to widzą i podkreślają w swoich produktach, że mamy dużą ilość białka, które wspomaga wzrost, budowę masy mięśniowej i wzmacnia kości. Więc tutaj będzie tego coraz więcej. Na tej samej zasadzie mnóstwo osób i firm już używa keto, ketony, styl niskowęglowodanowy, wycofywanie nawet stłuszczenia wątroby pojawiło się w przekazie marketingowych firm, które produkują suplementy czy leki na Wątrobę. Więc uświadamiamy wam, żebyście po prostu nie dawali się w to wplątywać. Lećmy dalej, będzie tylko lepiej. Zobaczycie, jak to wszystko jest skonstruowane. No i firma, która się nazywa, nie firma, tylko marka, to jest Breakfast Essentials. W ogóle świetna nazwa. No, Essentials, czyli niezbędne. Tak, jakiś ten wzniadaniec się kojarzy z czymś takim aksamitnym, łagodnym. Ja bym to jadł. Wszystkie produkty, od kartonów na wynos, po proszki i puddingi. Creation Breakfast Essentials ma produkty pełne składników odżywczych, pełne składników odżywczych dla wszystkich rodzin. Znajdź. Preferowany format i smak dla Twojej rodziny. Najlepsze jest to, w jaki sposób promowane są te składniki odżywcze, bo białko jest promowane i porównywane. Tyle białka, jak dwa jaja, no ale nie ma tam jaj. <laughs> tyle wapnia, ile, ile coś tam jogurtu. Dostępności jajek nie. Ma. Tak, tyle witaminy D, ile coś tam mleka, tyle witaminy C, ile coś tam pomarańczy. No to jest manipulacja. Pierwszych lotów, a teraz uwaga, uwaga, werble. Zobaczmy w takim razie, o jakich produktach mówimy. Oczywiście wychodzi teraz tutaj naprzód firma Danon, bo to firma Danon wymyśliła nową, tak naprawdę pod firmę, nową akcję promocyjną i składniki, które mają dostarczać Waszym dzieciom, składniki odżywcze witaminy i minerały, są następujące. No przecież to woła o pomstę do nieba. Tak produkuje się tak projektuje się naszym dzieciom i młodzieży konieczność spożywania chemicznych składników imitujących jakikolwiek posiłek no mleko beztłuszczowe wiadomo jak odejmiesz tłuszcz no to pozbędziesz się najważniejszego składnika w tym mleku sycącym, tak naprawdę. Sycącego. Maltodekstryna. No maltodekstryna, no chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Tani, szybki węglowodan, często ukrywany w produktach spożywczych, używano jako zagęstnik, stabilizator, wzmacniacz smaku, ma niezwykle wysoki indeks glikemiczny. szybki Maltodekstryna jest praktycznie czystą bombą glukozową. Spowoduje błyskawiczny wzrost poziomu cukru we krwi, co prowadzi do gwałtownych wyrzutów insuliny, pomijając fakt, że zaburza wchłanianie flory jelitowej i zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. I oczywiście nie ma co do tego żadnych wątpliwości, zwiększa uzależnienie. Aż dziwne, że takie produkty są dopuszczalne legalnie do obrotu. Ale zobaczcie dalej, oprócz maltodekstryny dodali jeszcze cukier, no bo przecież za mało cukru za by było. Mało. A maltodextryna to przecież nie nazywa się cukrem. Witaminy i minerały, no to to się Muszą nie Muszą być. Oraz mniej niż 2% laktozy. Guma, guma Ja bym sobie pożył. Dzieci gumę. lubią gumy, Kakao przetworzone alkaliami, no to jest proces alkalizacji, po prostu zmniejsza wartość tego kakao. Syrop glukozowy, no jeszcze dowalili cukru, mm. bo za mało było cukru i cukru. No ale spokojnie. Jest naturalny, naturalny. aromat. No i lecytyna, wiadomo, na no mózg działa tak. e pozytywnie. no Któż nie brał lecytyny? W swoim życiu przynajmniej raz. Także witajcie w świecie, w którym naprawdę trzeba uważać. Witajcie w świecie, w którym nie wystarczy pójść do sklepu i włożyć produkt do koszyka i dać twojemu dziecku. Witajcie w świecie, w którym naprawdę cholernie musimy się postarać i naprawdę mocno musimy dbać o to, żeby nasze dzieci nie były otyłe i nie były chorymi dorosłymi. To już nie są czasy 15-20 lat temu już są inne czasy. To jest po prostu wojna teraz. Ale też witacie w świecie niskowęglowodanowym, w świecie nadziei, ale też stabilizacji prawidłowego działania hormonów, które za chwilę po okresie adaptacji po 4 do 6 tygodniach spowodują, że takich śniadań nie będziecie chcieli jeść, nie będziecie potrzebowali jeść żadnych śniadań. Więc pamiętajcie, w stylu niskowęglowodanowym śniadanie jest nie obowiązkiem, tylko opcją, i wsłuchajcie kawałek cytowany z naszej książki. Usiądźcie wygodnie i aż sam w to nie wierzę, co tu znalazłem. Musisz też wiedzieć, że do dzisiaj śniadania są na celowniku niemal każdej korporacji produkującej jedzonko. Dlaczego? Ponieważ jest to mimo wszystko najczęściej pomijany posiłek dnia. I co to znaczy? Że istnieje duży potencjał do sprzedaży. Trzeba tylko zrobić wszystko, żeby ci, którzy śniadania jeszcze nie jedzą, po pierwsze, mieli poczucie, że robią sobie tym krzywdę, a po drugie, żeby w końcu nawet z poczucia winy zaczęli te śniadania jeść. A jak już zaczną, to oni wam już coś zaproponują na ten posiłek. I na koniec odpowiem na pytanie, jak myślimy, jakie trendy w dziedzinie zdrowia, odżywiania będą dominowały w najbliższych latach? W najbliższych latach będą dominowały gotowe posiłki, szybkie, szybkie przekąski, rzekomo zdrowe. Dokładnie to, co przez chwilkę usłyszeliście w serii Witaj w Matrixie, będzie trendem i jest coraz większym trendem już widocznym. Masa szybkich, rzekomo zdrowych ale wypełnionych cukrem, pod różną postacią przekązek i produktów śniadaniowych, różnego rodzaju, także obiadowych. I niestety trzeba uważać na trend roślinny, który jest obszyty też ideologią ratowania planety. Cała ta ideologia w dużej mierze jest niebezpieczna, i trzeba naprawdę tutaj dopiero weryfikować to, co. Za nią idzie. A my już poprawiliśmy, że można kupić i wysyłamy to, oczywiście to, paczkomat, to, bo widziałem tą dyskusję. Był, był jakiś rzeczywiście kłopot, nie było możliwości wybrania paczkomatu, jest już to naprawione, więc zachęcamy do 5 listopada trwa przedsprzedaż wszystkich książek. Książka w pakiecie tylko 39 zł za sztukę, więc zapraszamy, korzystajcie. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Do 5 listopada przed sprzedaż. Czytajcie, zdobywajcie wiedzę i do zobaczenia w środę, bo w środę program oczywiście również się odbędzie.